Dziękuję bardzo. Kolejnym mówcą na 1,5 minuty jest pan Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel. Chciałem powiedzieć na początku, że pierwszy raz się cieszę, że kogoś nie ma na sali, bo będę mówił szybciej niż planowano, a za 25 minut rozpoczyna się mecz Polska-Rosja. No ale przechodząc do Afganistanu. Powinniśmy nie mówić już dzisiaj o operacji wojskowej, ale pozwolę sobie na jedną dosłownie uwagę. Rząd Polski ustami prezydenta czy ministra Sikorskiego powiedział, że razem weszliśmy do Afganistanu i razem powinniśmy wyjść. I chciałem pozwolić sobie na taką jedną uwagę dotyczącą innych krajów. No, szkoda, że bieżąca polityka i walka o głosy wyborcze determinuje decyzje rządzących, które powodują, że nie wyjdziemy razem z tego Afganistanu, bo niektórzy wyjdą wcześniej. Sytuacja oczywiście jest nadal bardzo niepewna. Jest cały szereg wątpliwości co do przyszłości Afganistanu. Mamy w tej chwili 2 lata, żeby przygotować Afganistan na już samodzielne rządy, na samodzielne funkcjonowanie tego państwa. I dzisiaj oczywiście to, co powiedziała pani wysoka przedstawiciel, jest niezwykle ważne. Szkolenia, doradztwo, takie miękkie środki, które pozwolą w przyszłości temu krajowi funkcjonować normalnie. Myślę, że musimy pomóc znaleźć sposób na funkcjonowanie tego państwa, na to, jak ono pod względem gospodarczym ma się rozwijać, co ma produkować, co ma eksportować za granicę. To są niezwykle ważne rzeczy. No ale oczywiście również pomoc rozwojowa, którą świadczymy, ona musi być mądra i przemyślana, bez marnowania pieniędzy. Dziękuję. Ed Nixa. Następny mówca na 2 minuty. Na 2 minuty, pan Berman. Minutę. Prawda, 2 minuty. And I have less. Forseter, Ms. Ashton, as in 2 minutes.